Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej optymalizacji na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się optymalizacją Rasta. Oglądajcie. Na samym początku chciałbym zaprosić Was do optymalizacji Windowsa 10, ponieważ najpierw musicie wykonać tę optymalizację. Link macie teraz na karcie oraz w opisie. Po ukończonej optymalizacji Windowsa 10 przejdźmy do optymalizacji samej gry. Tak więc przechodząc do optymalizacji Rasta, na samym początku musicie wyjść w link, który macie w opisie i ściągnąć tę oto paczkę. Klikając tutaj, pobieracie. Po pobraniu wchodzicie w folder i wypakowujecie tego zipa. Ja robię to za pomocą 7-zipa. Jest to darmowy program do rozpakowywania. Aczkolwiek jest też taki program WinRAR, więc jakikolwiek z tych programów macie, po prostu klikacie wypakuj i po wypakowaniu wchodzicie w ten folder. Na samym początku wchodzicie w auto usuwanie temp, wchodzicie w TXT, kopiujecie sobie tą ścieżkę, zamykacie TXT, otwieracie sobie drugi folder, klejacie tą ścieżkę tutaj u góry, klikacie Enter i tutaj wklejacie ten bat. Kopiuj i wklej. Ja już ten plik mam w tym folderze, aczkolwiek wy, jeżeli tego pliku nie macie, to sobie go wrzućcie. Ten plik możecie również kliknąć dwa razy i on będzie usuwał wam wszystkie tempy w komputerze. Tempy z Users oraz tempy z Windowsa. Teraz możecie cofnąć się do optymalizacji Rasta, wejść w drugi folder, kliknąć prawym przyciskiem myszy, uruchom jako administrator i po skończonej instalacji będziecie mieli wgrany serwis Time Resolution, czyli serwis, który będzie skracał wam opóźnienie systemowe o połowę. Cofacie się do optymalizacji Rasta, wchodzicie w konfigurację, wybieracie sobie konfigurację wedle waszego komputera. Jeżeli macie bardzo słaby komputer, klikacie bardzo słaby, jeżeli macie słaby, wchodzicie w słaby, jeżeli macie taki średni, wchodzicie w polecane ustawienie, są to polecane ustawienie do większości, a jeżeli macie super komputer i nie zależy wam aż tak bardzo na FPS-ach, bardziej na grafice, klikacie super PC. Ja wejdę w polecane ustawienia, kliknę sobie dwa razy, klikacie prawym przyciskiem myszy, kopiuj, wchodzicie w Steama, bibliotekę, klikacie na Rasta prawym przyciskiem myszy, właściwości, pliki lokalne, przeglądaj, teraz w plikach klikacie CFG i tutaj wklejacie ten config. Zamień plik w miejscu docelowym, tak. Teraz cofnijmy się jeszcze do Rasta, klikamy prawym przyciskiem myszy na Last Exe, właściwości, zgodność, wyłącz optymalizacje pełnoekranowe, zmień ustawienia wysokości rozdzielczości DPI, zastąp strachowanie skalowania przy wysokiej rozdzielczości DPI, OK, zastosuj OK, to samo robimy dla klienta, prawym przyciskiem myszy właściwości, zgodność, wyłącz optymalizacje pełnoekranowe, zmień ustawienia wysokości rozdzielczości DPI, zastąp zachowania skalowania przy wysokiej rozdzielczości DPI, dla aplikacji OK, zastosuj OK i ta optymalizacja jest już zaimplementowana. Klikamy na tą ścieżkę u góry, klikamy Ctrl C, bądź prawym przyciskiem myszy kopiuj, w lupkę wpisujemy sobie ustawienia grafiki, wchodzimy w ustawienia grafiki, klikamy przeglądaj, tu u góry klikamy tą ścieżkę klikając Ctrl plus V, bądź po prostu prawym przyciskiem myszy wklej, klikamy Enter, klikamy na Rust Exe, dodaj, opcje, wysoka wydajność, zapisz. Klikamy jeszcze raz przeglądaj, klikamy raz klient, dodaj, raz klient exe, opcje, wysoka wydajność, zapisz. To możemy sobie już zamknąć, ta optymalizacja jest już zaimplementowana. Teraz możemy sobie folder z grą również zamknąć. I jeżeli chodzi o opcje Steama, klikamy sobie ogólne. Możemy wyłączyć nakładkę Steam podczas gry, jeżeli dla niej mam mało FPS-ów. Wyłączamy sobie użyj pulpitowego kina gier, gdy SteamVR jest aktywny. Klikamy sobie w kontroler. Jeżeli nie używamy kontrolera, możemy sobie ten kontroler wyłączyć. Czyli klikamy wyłącz Steam Input. No i wchodząc jeszcze raz w ustawienia ogólne, to my to jest coś takiego jak opcje uruchamiania. Jak dobrze kojarzycie, ten plik TXT z opcjami uruchamiania jest również w naszym folderze. Teraz w tym TXT, widzicie, jest dość to skomplikowane. Jest to TXT od Penjo, który ma przygotowane bardzo dobre opcje uruchamiania w celu jakby zwiększenia ilości FPS-ów. I teraz tak, ja mam 16 GB, więc ja sobie interesował się tylko tą ścieżką i będę interesował się tą pamięcią RAM. Także ja sobie resztę wykasuję, żeby sobie to trochę poczyścić, żeby widzieć tylko to, co mi jest potrzebne. Czyli mamy 16 GB. I teraz tak, ja będę potrzebował maksimum memory na poziomie 14 000, czyli tu sobie zmieniam i tu sobie zmieniam. Będziemy testowali sobie tą ścieżkę komend i tą ścieżkę komend, bo przy tym czasem może nam po prostu coś nie działać, tak więc wtedy polecam przetestować sobie drugą ścieżkę, jeżeli gra będzie wam się crashowała. Jeżeli dalej gra się będzie crashowała przy tym, jak i przy tym, no to osobiście po prostu musicie wyrzucić wszystko. Ja użyję pierwszej opcji, ponieważ ona daje bardzo dużo FPS-ów. I teraz tak, to mamy coś jak CPU Cant, AX Streets. I do tego będziemy musieli mieć menadżer zadań, który mieliśmy już uruchomione sobie dzięki optymalizacji Windowsa 10. On musi zawsze chodzić w tle, żeby mieć więcej klatek. Wchodzimy w wydajność, wchodzimy w CPU i tu widzimy, ile nasz procesor ma rdzeni, ile ma procesorów logicznych. I teraz tak, w CPU kancie musimy wpisać sobie ile ma rdzeni, czyli to są przykład 6, wątków 12 i tu tak samo 6 i 12. Więc ja tej drugiej opcji nie będę korzystał, tylko po prostu chcę wam pokazać, że w ten sposób to wpisujecie. Ja skopiuję sobie pierwszą ścieżkę, klikamy Ctrl C bądź też kopiuj prawym przyciskiem myszy. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten TXT. Ja sobie go zamknę, nie zapisuję, żeby ten TXT był mimo wszystko do optymalizacji dla każdego. No i wchodzimy sobie teraz w właściwości Rust, wklejamy sobie opcję uruchamiania. I te opcje uruchamiania są już tutaj wklejone, uzupełnione
I tak to powinno już zostać. I teraz to sobie możemy zamknąć. Jeszcze wejdźmy sobie tylko w priorytet. Dwa razy klikamy na wysoki. Tak. No i teraz możemy wejść do gry i przetestować sobie, ile mamy teraz klatek. I teraz, jeżeli chodzi o opcje w grze, tutaj opcji już nie musimy modyfikować z tego względu, że macie je zmodyfikowane poprzez plik, który wkleiliście do gry. Chyba że coś wam nie odpowiada, to po prostu zmodyfikujcie wedle was, ale raczej bym tego nie ruszał, ponieważ z tym będziecie mieli po prostu największe FPS-y. Jest tylko jedna opcja, którą należy zmienić podczas gry, to znaczy, że musicie wejść w opcję screena i wyłączyć FPS limit. Jeżeli chodzi o opcje graficzne, to tutaj musicie zwrócić uwagę, żeby graphic quality było ustawione na niższą wartość, jeżeli macie mniej FPS-ów. Domyślne wartości, które są tutaj ustawione, są ustawione przez config, tak więc ich po prostu nie ruszamy. No i potem, jeżeli chodzi o opcje, to też możemy operować field of view, aczkolwiek to jest wszystko wedle was. Reszty nie ruszamy i jak widzimy, FPS-ów mam już znacznie więcej niż poprzednio. Wcześniej było około 80, teraz jest ich ponad 110-112, tak więc jest to spora różnica. Oczywiście wszystko zależy też od serwera, czy jest to serwer modowany, czy też nie. Tak więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem oraz subskrypcję z dzwonkiem po to, aby nie ponownić kolejnych materiałów. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i cześć!